i witajcie. Początek tygodnia, poniedziałek, 17 maj. Livingston. Słuchajcie, bata się poci. Tak, tu jest taki klimat, że nawet bata się poci. Jest, słuchajcie, gorąco i jest wilgotno maksymalnie. Co, jaki plan? Wstaliśmy w sumie troszkę później, bata poćwiczyła, ale po pół godziny ćwiczeń z Lewandowską po prostu potem ciekło z niej przez godzinę, także musiała odsapnąć, dopiero potem się mogła wykąpać, bo wcześniej było bez sensu. I tak, idziemy sobie na śniadanie tutaj do knajpy obok. Już ją sprawdziliśmy wczoraj. Także bierzemy od razu pranie. Bierzemy od razu pranie z sobą. Musimy załatwić bankomat. Widzieliśmy wczoraj, jest jedyny bankomat w mieście, który wczoraj nie działał, bo bank był zamknięty, bo on jest tak przy banku, także wszystko było zakratowane. No i tyle, taki jest nasz dzień. Aha, tu jeszcze trzeba zablokować. Nie, to trzeba pierdyknąć mocno. Czekaj. No, raz. Tworzysz? Dobra. Udało się. Dobra, zakładam obuwie typu sandały i lecimy. Zobaczcie, co mamy w ogródku. Pierwszy raz tutaj zobaczyłem tą palmę. Niesamowita, jak wachlarz. Sprawdziłem. To się nazywa pielgrzan magadaskarski. Niesamowite są te palmy. Tutaj drugi. Przeszkadza. No, piękne. To nie wiem, co to jest, jeszcze sprawdzę później. Kwiatostan. Dobra, tak wygląda nasza uliczka. Niedaleko zaraz jest ta knajpka. Zobaczymy. Wiesz co? Tak, tak. Zjemy sobie to śniadanie. One tam akurat podstawowe śniadanie, jakieś jajka z czymś, więc kurde, chyba babka będzie miała. Jak nie, to poleci do sklepu kupić jajka. Nie? To jest mniejsze tutaj przysmak. Jak to się nazywało? Jest taki, co trzeba spróbować na śniadanie, oni jedzą, no to tu w tej knajpce kosztuje 25, a w naszej restauracji 40. Także no jest różnica. W ogóle tutaj prawdopodobnie jest drożej. No nie dziwię się, skoro to jest miejscowość zupełnie, można nie odcięta, ale do której można się dostać drogą wodną, więc wszystko jest jakby... Jeżeli coś tu nie rośnie, to jest wszystko importowane. Gdzieś tam leci to przez Rio Dulce. Albo też z drugiego portu. Nie pamiętam, jak się nazywa. Na zachód jest taki nowy port. Nie wiem, widzieliśmy łódki tam płyną. O, jest restauracja Gabi. Karta taka potężna, potem się okazuje, że nic nie ma. Zobaczcie, to jest po prostu... Nie ma w ogóle turystów tutaj, kompletnie. Tu mówiłem o tym siadanku i to jest ta pierwsza pozycja. Desayuno Chapin. Czyli co, to jest fasolka, jajko do wyboru, albo sadzone, albo jajecznica, jakaś śmietanka, ser i banany, ale tu jest kawa w tym już. A, i kawa, przepraszam, no tutaj 25, ale z kawą, a w naszym hotelu było 40 i bez kawy. Także, słuchajcie, już wiemy, co to jest to Chapin. Chapin to po prostu w innych miejscach się nazywało desayuno tradicional. Czyli to, co jedliśmy w Szeli, tam na pięterku, to było jajko z
fasolką, ze śmietanką, do tego tortille i platany. A zobaczcie, coś tu znalazłem, co się suszy. Ale patrzcie, jaki ten. Wszędzie się suszą ryby. Ale powiem wam, to są ryby, czy? Nie, ryby, 100% ryby, no. Cały ten się, zobaczcie. Ło. Ale powiem szczerze, teraz dopiero zapachniało. Chyba od tych, one są chyba krócej. Nawet tak nie wali, nie? Tą suszoną rybą. No szczerze, nawet nie śmierdzi. Wydawałoby się, że powinno capić. Dobra, my teraz idziemy do pralni. Dobra, tu obczailiśmy wczoraj pralnię samoobsługową. Także zabieramy się zaraz za robotę. Jest fajne, bo jest darmowa. Także luz. Nie, taki żarcik. Ale można pójść sobie elegancko wyprać. Miało być inaczej w scenariuszu. Miała Bata zejść i udawać, że pierze, ale powiedziała, że jej się nie chce. Tutaj zobaczcie, jest boisko elegancko, zadaszone, sportowe. Można pograć w piłę. Jakieś dawki. To jest takie centrum tutaj rekreacyjne przy porcie. A tu sobie wsuwają lody. I to jest taka druga, nasza to jest taka jedna właśnie główniejsza ulica, a tutaj już jest taka najgłówniejsza ulica. Tutaj znaleźliśmy właśnie i bankomat, tu są jakieś restauracje, sklepiki. Check immigration. Check immigration? Było napisane, że po stronie. A może... Aha, wiesz dlaczego? Bo tu można płynąć... No. Bo tu można płynąć i pewnie za granicę. Jeżeli na przykład ktoś płynie do Belize stąd, no to wiadomo, tutaj jest, trzeba zdobyć pieczątkę wyjazdową. Mało nie przeszliśmy w pralni. Trochę to inaczej wygląda niż w Meksyku. Ale jest pralka, jest suszarka, wszystko jest. Słuchajcie, powariowali, ty. Ona nam daje nam cennik, a tam cena za sztukę, słuchajcie. Za majtki 3 kecale, za tam skarpetki 3 kecale, za koszulkę, za t-shirta 10 kecali, tak? Za koszulkę 10, no mówię, za koszulkę. A dobra. To w sumie by to wyszło... Za sukienkę 3, 10, przepraszam. To w sumie by to wyszło nas ze 100 kecali, słuchajcie, to jest 50 zł. To w Meksyku my praliśmy za... 40 i tak. Za 5 zł. O kuźwa, nie spodziewałem się. Może nie wiem, spróbujemy u nas po prostu zapytać się, ile to będzie kosztować. A jak nie, to trudno, pójdziemy, się śmiałem, pójdziemy sami, będziemy tam prali na tym... Dlatego piorą. dlatego tam ludzie piorą w tym. Na tych kamieniach. Dobra, mamy bankomat. Jak zwykle wszędzie kolejka do banku. No i teraz się okaże. Teraz się okaże, czy przyjmie nam rewoluta. Coś tu jest problem z tym rewolutem w Gwatemali. Niestety kończy się zawsze na tym, że kredytówką musimy zwykle. Kredytówką, to debetową kartą. Czy debetową, no. Nie kredytówką. No, także pieniądze wybrane, ale słuchajcie, niestety im jakby mniej rozwinięty kraj, tym niestety wbrew pozorom wszystko jest droższe. Nie ma konkurencji, jest to tylko jeden bank. Łoją na tych prowizjach przy wyciąganiu, przy płaceniu kartą.
Nie wiem, czy mówiłem, przy płaceniu kartą zawsze doliczają 5%, zawsze. Tutaj na przykład przy wypłacie gotówki z bankomatu cały czas trzeba płacić 31 kecali to było. Czyli to jest 15 zł, słuchajcie, za wypłatę. Gdzie na przykład w Meksyku było 34, ale peso, nie? No to było 5 zł. Dobrze? Nie, 6. 6 zł. Także niestety, wbrew pozorom, im jakiś taki mniejszy, słabiej rozwinięty kraj, biedniejszy, to niestety, ale płaci się po prostu więcej. No i nie da się więcej wypłacić, żeby zapłacić jedną tą komisję. Chcesz wypłacić więcej? Minimum jest na przykład 2000 i koniec. Chcesz maksimum. Chcesz wypłacić więcej? Wypłacasz, znowu płacisz ten commission cały. Także no, co zrobić? Bata chce zjeść loda. No dobra, zjemy loda. Na osłodę. Nie udało nam się prać. Zostawimy po prostu u nas w hotelu. Też jest możliwość, ale trudno. No, skasują nas ile skasują, no ale tam dopłacą, dopiszą do rachunku i zapłacimy kartę. Będziemy się pozbierać gotówki. Bo tu niestety większość rzeczy załatwia się za gotówę. A teraz zauważyłem, że stoimy w ogóle pod urzędem miejskim. Palacio Municipal de Livingston. Taki niewielki budyneczek, chyba wystarczający. To jest, tego co czytałem, tu jest ile mieszkańców? 18 tysięcy mieszkańców. Także malutkie miasteczko. Hola. Hola, ¿qué tal? Lodzik ile za piątkę, tak. Taki w większym wafelku za piątkę, w małych wafelkach za dwójkę. Dobre, jakiś wanilia, jakiś orzech. Mogą być. Das F. Słuchajcie, ale porządek jest. Nawet na takim skrzyżowaniu jest pan, który kieruje ruchem. Jak tylko są przechodnie, od razu zatrzymuje ruch. Przechodzi. Gość wyluzowany, zna się tutaj z ludźmi. Tutaj się można poczuć faktycznie jak troszkę jak w Azji albo jak na Karaibach. Dobra, a także pojechaliśmy sobie w celu zobaczenia jednej z atrakcji tutaj w pobliżu. To są takie, to jest Siete Altares, tak? Siete Altares, czyli to są takie tarasy wapienne, wodne. Z tego co wiemy, nie będzie za dużo do oglądania, ponieważ wbrew pozorom akurat tutaj nie ma jeszcze pory deszczowej. To jest tylko, zobaczcie, 30 km od Rio Dulce, gdzie lało po prostu codziennie, a tutaj jeszcze nic, jeszcze się nie zaczęła pora deszczowa. Także prawdopodobnie nie będzie tam po prostu takiej ilości wody, żeby to było ładne, no ale idziemy. Także dojechaliśmy do Rio Cuelche. Tutaj rzeka wpada do Morza Karaibskiego. Przejdziemy sobie tym mostkiem zwodzonym i tam jeszcze z pół godziny drogi spacerkiem wzdłuż wybrzeża. Także kupimy sobie wodę na drogę. Chcesz piwo? Wodę mogę wziąć, a piwo możemy. Tak? Patrz, słyszeliście to, jeszcze raz powtórz.
Możemy wodę wziąć do torebeczki, a piwo teraz na drogę i z piwkiem. Słuchajcie, nie pokażę wam teraz tego. No nie poznaję, nie poznaję rządzi. Dobra. Nie, jakąś puszkę. Ola! A co, tylko koronę? Ale w puszce możemy wejść tą, ta jest tańsza chyba, brawia, no. No. Mamy, jak gdzie jest Siete Altares? O, właśnie, Siete Altares. To jest to. Niby jakaś jakiś wstęp, coś, ale to tu nikogo nie ma. Może dlatego, że nie ma po prostu sezonu. Myślimy, czy się tu napić piwka i poczekać, czy sobie pójść. Nie, pójdziemy sobie nad morze. Jezus, co za kobieta. Słuchajcie, jest tam takim LED wyblakłym napisem, że wstęp 20. Słuchaj, nic tu nie ma. Żadnej kasy, żadnego człowieka. A bata chodzi i szuka, komu by tu zapłacić. Może mi ja cię wpuszczę, zadychę. Tak, mamy. Jezu, jak ta rzeka jeszcze raz się nazywa? Kuełecie. Rzeka Kuełecie. Most. Morze Karaibskie. A czy tak, Morze Karaibskie, a geograficznie dokładnie to jest Zatoka Honduraska. Tak trochę się wymądrzę. Wiecie, jako z wykształcenia geolog muszę tam coś tam nie o tej geografii coś tam wiedzieć. Minimalnie, bo minimalnie dawno to było, ale... Brzydko? No plaża jest brudna, no bo jest syfu, no bo tu no niestety po prostu tam gdzie nie ma... No tu się nie sprząta, no to tutaj plażę Blankę może tam, gdzie turystów dowożą... dowożą turystów, tam się może sprząta. Ale tak tutaj, no niestety, no. Ale słuchajcie ładnie i tak popatrzcie teraz, jaką można sobie ładną fotkę zrobić na Insta. Patrzcie. Palma kokosowa. Dwa psy. Patrz, palma kokosowa i Morze Karaibskie, piasek. No kurde, no. Instagramowa będzie, instagramowe zdjęcie, piękne. Zaraz Beata się tym zajmie, słuchajcie. Nie, bardzo ładnie, mi się podoba. Poczekaj. Tak, ma być do fotki, ma być tutaj. Ma być czysto. Pamiętajcie, Instagram kłamie. Ja na YouTubie nigdy nie kłamię. Prawda ekranu. Ale ładnie. Tu doszliśmy do jakiejś takiej strefy hotelowej. Malutki hotelik z restauracją. Bo tutaj już jest po prostu czyściej. Tu tylko są naturalne skorupy od kokosów. Jeszcze spokój. Ludzie sobie popijają piwko, tam ktoś sobie śpi na hamaczku. Idziemy sobie tutaj na pomost. Buju, bujówce. Się no, Beata się też chce pobujać. Buju. Ciężkie życie podróżnika.
Ale słuchajcie, jest przyjemnie. Jej. Jest idealna teraz temperatura, jest wiaterek od morza. Jest tak przyjemnie, że nie chce mi się schodzić z tego hamaczka. Ale słuchajcie, obok mnie jest tu taki jeden osobnik i cały czas mnie goni. I powiedział, że jak się już przestanie bujać hamak, wstajemy i idziemy zwiedzać. A można by potem przyjechać, tak jak zwiedzimy, to co mieliśmy zwiedzić? Tak, dobra. Okej, to wstajemy. Myślałem, że zasnę normalnie. Jak tu jest przyjemnie, Boże. Dobra. Idziemy, ale też będzie przyjemnie, tylko trochę cieplej. Wzdłuż wybrzeża. Idziemy na ten Siete Altares. A zobacz, jaka klasyczna palma. Instagramerska. Nie omieszkaliśmy zrobić zdjęcie oczywiście. Dobra, to gdzie idziemy teraz? Honduras 283 km. Livingston 36. Siete Altares 1. Belize 30 km. Taishan. Chiny 15 tysięcy, Kuba 1300. Taishan? Kuba? Wybieramy Siete Altares. Tu mają sępy jakąś restaurację. Nie bój się, bata ci nie zabierze. Luz, spokojnie, spokojnie. Ojej. A, patrzcie. Krabik. A tu jakie mieszkanka nad samym morzem. Zobaczcie, jak dbamy o tą naszą planetę. I to nie są śmieci wyrzucane tutaj przez tubylców, tylko to są śmieci, które po prostu są wyrzucane przez morze. Teraz pomyślcie, ile tego, patrzcie tu, ile tego musi być w morzach i oceanach, tego syfu. Nieprawdopodobne. Na tych pięknych plażach turystycznych tego po prostu nie widać, bo się je na bieżąco sprząta. Ale tutaj, gdzie się nie sprząta, to dopiero teraz widać. Tu już dochodzimy do jakiegoś... A jest Entrada Salida. Prawdopodobnie tutaj się płaci, a nie tam. A zobaczymy. Tutaj się płaci entradę. Tutaj pan nam pokazał, jak to powinno wyglądać, ale czy tak wygląda, to się okaże. Tutaj różne prostsze, wyższe szkoła. Tu z jakimś oficjalem pan się wita elegancko. Super. Muchas gracias. Nie. Wszystko wypociłem. Dobra, jesteśmy przy tych Siete Altares. No i faktycznie nie robią one teraz szczególnego wrażenia. Jest po prostu mało wody.
bo tu powinno się ta woda przetaczać po prostu tutaj całą tą powierzchnią i kamieni, a u góry patrzcie, nawet tam nic nie ma wody. Ale słuchajcie, jedyny plus, że tu jest 10 stopni mniej, nie wiem jakim cudem. Chyba się po prostu powietrze przetacza przez ten wąwóz i się schładza. Jezu, jak tu jest fajnie. O, gracias. Me llevo el despacho. Następcy. Także jak nie urok, to straczka, słuchajcie. Kanionem nie popłynęliśmy, bo za dużo wody. Tutaj w ogóle nie robi wrażenia, bo za mało wody. Także nie dogodzisz. Ale tu jest przynajmniej chłodniej. No i tak to teraz wygląda niestety. Niestety, no. Brzydko nie jest, ale musi być ładnie, jak tu się wszystko ładnie ta woda przetacza przez te progi. Tam jeszcze musi przepłynąć przez to i dopiero tam niżej. Co się nie robi dla dobrego ujęcia. Trochę są śliskie te skały. Ale zabić się to tu chyba się nie zabije, tylko najwyżej się połamie. Dobra, już wychodzimy z tych tarasów. A według Playa, słuchajcie, to my jesteśmy już w Belize, bo nas przywitali w Belize. Koszty połączenia, transmisji dla nich, także wszystko już wiemy. Tu zobaczcie, nie zauważyłem, jaki ołtarzyk ludu Garifuna, flaga. Tak, ludu Garifuna. A, ciekawe. No to wracamy do miasta. Po drodze jeszcze musimy wstąpić do farmacji, bo nam się już repelent kończy. A tu trzeba się smarować, żeby nie zostać pogryzionym. Chciał się dosiąść. Także słuchajcie, dzisiaj jemy oryginalną pizzę. Bata się uparła, żeby kupić największą. To jest moja dłoń. Będziemy chyba jedli dzisiaj i jutro. Ale to będziemy mieli spokój. Poprosimy o zapakowanie.